Teraz Namek, no. Skończyłem fabułkę Goku. O, i jak tam? Długo, długo ci zajęła fabułka Goku? Goku GT, ciekawe jak go odkryć. W sensie pewnie w misjach z GT, tak? Gdy naładujesz sobie na maksa pasek Chi, czy tam Ki, to z combo razy 5 robi ci combo razy 20. Czyli ten tryb sparking, tak? No to zauważyłem, że ten tryb sparking jest bardzo mocny. I czasami AI typu małpa Vegeta to nie potrafiła na to zareagować w ogóle. Jestem ciekawy, ile mi to story na przykład Goku zajmie ostatecznie. One shot, one kill. Mnie tak załatwili na online, że nie mogłem przerwać. No na online podejrzewam, że już są jakieś taktyki tajemne. Dlatego ja najpierw fabułę będę mocno ogrywać, a później dopiero ewentualnie online odpalać. O! Dobra, znowu to tłumaczenie. Serecq i Masuo. Ja nie wiem, co to są za postacie z tymi nazwami. Czemu oni to tłumaczą? Za jakie grzechy? Nie, serio, ja chyba na następnego live'a zmienię język konsoli na angielski, żeby w to grać normalnie. Tylko co z tego? Jak wtedy nie będzie polskich napisów? O. Dobra, dawać mi sparking. Let's go. Ty, Genkidamy możemy zrobić, po to. Aha. Okej. Ale to świetnie wygląda, co jest w ogóle? Dobra, teraz... Tym to przegieli, to jest za dobre. Okej. Koniec. Ale ta Genkidama była piękna. Co to było? Jak to dobrze zanimowane jest. Poziom gracza 3. A co? Ktoś wie? Ktoś już z was rozszyfrował? O co tu chodzi z tym poziom gracza po lewej u góry? Plus o co chodzi z tymi gwiazdkami po prawej, co teraz Goku dostaje? Czy jakby moja postać się robi silniejsza? Czy o co z tym chodzi? No bo można tutaj kupić, nie? Jakieś te kapsułki i dzięki temu postacie będą silniejsze. Tak jak było w starych częściach, chyba. Zresztą widzieliśmy w sklepie, że są jakieś ulepszenia w sklepiku. Poprzez kapsułki. Że wtedy pewnie w story miałbym łatwiej. What if'a zrobiłem? Nie mam pojęcia, gdzie to widać, Adeita. Tu jest za dużo rzeczy naraz, żeby zwrócić na to uwagę. Lepsze niż Kakarot czy Xenoverse? To są zupełnie inne gry, wiesz? To jest bardziej bijatyka. Kakarot, no to masz przygodówkę, a Xenoverse przygodówka, że jeszcze możesz swoją postać robić. Także jeżeli mówimy gameplayowo, walka i tak dalej, to uważam, że z tych trzech gier to wypada najlepiej, ale jeżeli mówimy o story, no to raczej będzie lepszy Kakarot, no bo tam masz więcej chodzenia, bardziej takie troszeczkę RPG, levelowanie i tak dalej. No i to zrobił przez przypadek What If'a. No i widzicie, tak to się robi. Kapitan Mlekor na What If'ie i elo. Czyli to jest alternatywna misja teraz, która się odblokowała. Chat tutaj podpowiada. Ja bym pewnie nie zwrócił na to uwagi. Bo na co innego się zwracałem uwagę. Bo ja myślałem, że to dopiero z menu mi się wyświetli te what ify. A to od razu mnie przenosi, jeżeli odblokuję. Okej.
Nie trafiłem. A, ciekawe. Dobra, a jak się postacie zmienia? Mogę zmienić na Vegetę? Nie mogę. O! Nice. Vegeta odleciał, zostawił mnie, no widzisz. Na razie kudłaty, trzymajcie, siema, siema. Witam, Grzegorz, cześć, cześć. Witam na TikToku, na Twitchu, na YouTubie. O, misja ukończona. Poziom gracza trzeci. Nie wiem, co to daje, te poziomy gracza. To była tam niby misja What If, ja jestem ciekawy. Zaraz musimy wyjść do menu i zobaczyć, o co tu chodzi. Change! To był mały What If, czyli alternatywna misja. Bez fabuły postać się tylko zmieniła, ale są takie fabularne, też dłuższe. Okej, ale w sumie ja nie zwróciłem na to uwagi, ale gdzieś to było zaznaczone, że to była ta alternatywna misja? Bo nie zwróciłem uwagi, skupiałem się na czymś innym, nie? Ale jestem na przyszłość ciekawy, żebym zauważył, że to jest ta misja. W tych dłuższych misjach jest napisane, że to jest alternatywna. What if? Okej, dobra. Na mapie będzie odnoga what ifów. Dobra, no i o to mi chodziło. No i super, czyli jak odblokuję coś konkretnego, to mi się pojawi. Dobra. To już wszystko wiemy. O, już Freeza? A nawet zwykłego nie było? Serio oni przeskipowali ze zwykłym Freezą walkę? What? Przecież tam z każdą wersją Freezy się walczyło zawsze. Bo to perspektywa Goku. No ale Goku nie walczył ze wszystkimi Freezami przypadkiem? Mogę źle pamiętać, ale Goku nie walczył? Ach, on nie widział poprzednich form. Dobra. No to widzicie, tu... To jest to, co myślałem. Po prostu zapomniałem. Okej. No tak, czyli ta ekipa Vegeta, Gohan, Krillan, tak? Widzieli te pierwsze formy. Dragon Ball odświeżyć? Nie będę Dragon Ball oglądał z piąty raz. Wiesz, daj mi spokój, Adeitowy. R1. Kwadrat. No i co, źle wcisnąłem? Przecież zdążyłem. Dobra, boostuj. Aha. Czy ta grama tryb fabularny? Tak, właśnie gramy tryb fabularny. Nie taki chodzony jak w Kakarocie, ale ma tryb fabularny, no. No jak to kółko działa, ta kontra? Mi to w ogóle nie działa, czat. Aha. Okej. Nie wiem, co on zrobił, ale nie dostał. A, zbustowałem się jakoś, nice. U,
jest, nice, w końcu. Dawaj tego Kaiokena. Jest, siadło. Czyli co, podsumowując, takie super ciosy typu Genki Dama tylko są dostępne, jak mamy Sparking Mode, tak? Odblokowany. Dobrze myślę? Okej, no to odpalamy Sparking, bo ja chcę zobaczyć, co tu będzie. A nic nie ma, okej. Ole, dobry to jest, po to. A ten Goku nic nie ma na superce. Bo Frieza to ma konkret. O, odblokowałem! Teraz, okej. Witam, witam, Akuma Warrior, siema. Czy warto kupić? Jeżeli lubisz gry Dragon Balla, no to według mnie warto, okej. Fabuła nie jest chodzona, jak na przykład w Kakarocie. Ale no, gameplayowo gra jest świetna. O, znowu ładuje. No nie trafiłem, nie trafiłem, no co mam powiedzieć. Mam piksel życia, czat. Piksel życia. Siema, Akuma, witam. Dostał. Piksel życia miałem, co jest? Exp strój gracza. Aktywuj tryb sparking 10 razy. Goku musiał rzucić Genki Damę? Ale co, to było tak ustawione, że nie mogłem zginąć? Ciuchy mi się nie psują? No teraz się chyba nie popsuły, nie? Ogólnie to się psują przecież ciuchy. Już w poprzednich walkach tak było. Dobra, bo ja miałem... Mogłem zginąć, okej, okay. Czyli to był fart, że mi został piksel życia i się udało Genki Damą trafić, no to pięknie. No ja kurczę, kanonicznie odgrywam te walki, widzicie, piksel życia i potem Genki Dama. Żeby ciuchy się zniszczyły, musisz dostać z ulta albo super ataku, okej. Okay. Bo tak to się tylko brudzą chyba, nie? Ciuszki. Jak odblokujesz smoka po przejściu story Goku, to nie przywołuj bohatera, bo niby na 20 poziomie można kupić. No, dzięki za info, a ja się tymi takimi technicznymi sprawami będę później interesować. Ej, dobra, oni... Czy oni nie dali filmu, jak Goku się transformuje? Tylko slajd mi dali? Nie no, dopiero 5 minut temu o tym mówiłem, że zawsze w każdej grze Dragon Balla porównuję ten moment, gdzie się Goku transformuje. Oni to dali jako slajd. No nie wierzę w to. To mogli ten raz jeden zrobić wyjątek. No drugi raz przy Gohanie SSJ2 też by mogli zrobić wyjątek, bo obstawiam, że jest tak samo. Wiecie, Gohan SSJ2 przy walce z Celem, gdzie ten ptaszek taki przelatuje, jest ta epicka walka. O, ale to z pierwszej perspektywy, to jest moc, akurat wam powiem. Jest, ale w what ifie, okej. No tutaj wygląda bardzo ładnie, no ale ten moment przemiany kultowy. Transformacja Goku jest w pobocznej misji alternatywnej What If. Tam jest filmik. Okej, okay, super, dzięki za info. No czyli te What If warto robić, to już coś wiemy. O jest, Frieza. Super Frieza. O, tu jestem w sparkingu od razu. Hajaj, to po kata odskiełce.
Trafię, czy jest pode mną i nie trafię? Trafiłem, dobra. Ale damage. Pięknie. To jeszcze raz. Pokombinujmy jakieś combo fajne. Let's go! No, wygląda pięknie. Centymetr ode mnie jest Frieza, nie? Szybko poszło. Muszę ogarnąć, co to jest poziom gracza, co to daje ten poziom gracza w lewym górnym rogu. Teraz nie widzicie na TikToku, bo jest ekran okrojony, ale na Twitchu czy na YouTubie widać, także polecam sobie wbić. Co to jest poziom gracza i co to są takie gwiazdki po prawej na dole, jak czasami na przykład Goku dostaje. To muszę się dowiedzieć, co to jest. To chimikudana. Co to za gierka? Nowa gra Dragon Ball. Dragon Ball Sparking Zero. To dzisiaj ma oficjalną premierę. Spoko, że te slajdy chociaż są jakby takie w 3D. Że coś tam się rusza, jest jakaś ta głębia, chociaż tyle. Jako przerywniki. Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, cutscenki są chyba w mniejszej rozdzielczości niż 1080p. Bo często cutscenki są jakieś pikselowe albo rozmazane. Wydaje mi się, że cutscenki są w mniejszej rozdzielczości. Spoko, Gracjan, spoko. Kolekcja zdjęć Saga Goku, okej. Okay. Wątek planety Namek mamy jako Goku skończone.